Nie przesadzaj, jestem starej. Wyglądasz lepiej ode mnie. O, to akurat nie jest trudno. Zrób coś ze sobą, nie wiem. Weź może coś z włosami zwiążę, źle wygląda. O, jak miło, że dzwonisz, mamusiu. Że odebrałaś dopiero po piątym sygnale. Zajęta byłam. W gościa masz? Ćwiczyłam. Słuchaj, mi możesz zaufać. Możesz mi wszystko powiedzieć, znasz mnie. Aha. Masz za dobrze. Wiesz, ja jestem wyzwolona. Też sobie lubię czasem poćwiczyć. Ale o czym tu mówisz, mamo? Ja rozumiem ciążę, jest kwarantanna, ale co, pan Jacek jest u ciebie w domu stałym gościem, prawda? Mamo, ćwiczyłam, trening robiłam. Naprawdę mi możesz wszystko powiedzieć. A może mnie przedstawisz panu Jackowi, co? Mama, jestem tutaj sama. No i właśnie tym się zamartwiamy z twoją siostrą. Zabiję tę Beatę. Proszę Kata, słuchaj. Bo mama może do ciebie dzwonić za chwilę. O, cześć, Suruś, cześć! Cześć, mama! Sorry, muszę kończyć, bo... Beata! Pies mi pizzę zjada. Nie znajdziesz dla mamusi sekundki? Pa!